Cześć, słuchajcie, dzisiaj wyjątkowo dużo, jak na mnie, bo zawsze mam dwie albo trzy, to już góra. Teraz mam pięć, słuchajcie, tu mam tak, maseczkę Beauty Mask, taka seledynowa, fajna szata graficzna, nie robi nic poza tym, co zawsze robi, czyli maseczka, czyli nawilża, ujędrnia i jest skóra gładka. Tak samo te Tropical Island, tak samo grafika, szata graficzna, rewelacja. Nie robię nic poza tym innymi maseczkami, czyli ujędrnia, delikatna jest dotyku, skóra troszeczkę naciągnięta. I ta Glow, co się wygląda, szata graficzna makabryczna, ale faktycznie na twarzy wygląda rewelacyjnie, bo się człowiek, można się przebrać za UFO. Świeci, odblaskuje i tak dalej, więc fantastycznie się wygląda. Zdejmuje się jako płachtę, bo te dwie to się zmywa normalnie, a tutaj można to jako płachtę taką, chociaż nie do końca jest to płachtą, jak się wyjmuje z opakowania, bo normalnie jest to płynne. Ale takie, jak się ją nałoży na twarz, to się wygląda, jakby było w płachcie. I to jest to. Robi to samo, co te dwie pozostałe. No i dwie tu sobie zostawiam tak. Tu jest peeling z papają, a tu jest maseczka regenerująca. Peel off. Tu jest też glow. Też szata graficzna jest ok. Jest też taki różowy glow na twarzy, coś a la ta morska. Też ujędrnia, też nawilża i też jest taka delikatna w dotyku twarzyczka na policzkach, więc jest ok. No enzymatyczny peeling z papają zostawiam na końcu, bo przepięknie pachnie. Ja lubię papaję, lubię awokado, zapach oczywiście, zapach melona. To mnie uspokaja, te trzy zapachy i bardzo je lubię, więc tutaj też papaja. Delikatny, złuszcza delikatnie na skórek. Skóra jest bardzo, bardzo, bardzo delikatna później, no jak to po peelingu, niewysuszona, więc wielki plus. Nie trzeba też ani nabalsamować, ani nakremować, chociaż to zawsze jest wskazane, ale nie trzeba, bo skóra już sama w sobie jest ok. Więc dzisiaj przychodzę z takim miszmaszem kolorowym, więc dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia, pa, pa.